jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś o medycynie chińskiej i naturoterapii. Witam bardzo serdecznie Zuzanna Rzepecka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię tam. Pasjonatka medycyny chińskiej, która wykorzystuje ją do diagnostyki stanu zdrowia i przygotowania programu zdrowotnego. No to zacznijmy od tego, czym jest naturoterapia. Naturoterapia, czyli inaczej medycyna naturalna. Medycyna, czyli już wiemy, że jest to coś, co się tyczy leczenia. Czyli naturoterapia jest to zespół jakby metod różnych, które mają na celu przywrócenie równowagi w organizmie. I tych metod jest tak naprawdę cała masa, bo tutaj możemy powiedzieć o ziołolecznictwie, możemy powiedzieć, że patrzymy też pod kątem diety. Są różne metody wpływania na ciało, na przykład masaże różnego rodzaju. Tutaj też wkraczamy już tak naprawdę w metodykę też z zakresu medycyny chińskiej, więc przeróżny zbiór różnych metod naturalnych, czyli za każdym razem patrzymy pod kątem natury, co możemy dać organizmowi po to, żeby on wrócił do, mówiąc językiem medycznym, homeostazy, czyli równowagi. I ja zawsze mówię, że to właśnie chodzi o to, żeby dać organizmowi takie cegiełki do tego, żeby on mógł zbudować w organizmie to, co zostało zburzone. Medycyna chińska, powiedziałaś o niej, brzmi dla nas bardzo odlegle. Na czym ona w ogóle polega? I na czym ona polega? Tutaj tak samo można powiedzieć, że naturoterapia wywodzi się poniekąd z medycyny chińskiej, która to znowu wywodzi się z Ajurwedy, tak? Czyli matką tych wszystkich metod jest Ajurweda. A medycyna chińska to również między innymi ziołolecznictwo, czyli też bardzo holistyczne, bardzo szerokie patrzenie na organizm, więc mamy metody naturalne typu zioła, mamy też wpływanie na ciało, na przykład tai chi, o którym na pewno nie jedna osoba słyszała, to również jest medycyna chińska. Mamy również patrzenie pod kątem emocji, czyli też to, co się dzieje na planie emocji, ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie narządów. Więc bardzo szerokie i też bardzo takie holistyczne podejście do organizmu człowieka. Bardzo, bardzo interesujące. Między innymi w książce Coś z niczego, której jest Twoja sylwetka, przeczytamy, że zajmujesz się także diagnozą z twarzy i języka. Brzmi to bardzo intrygująco. Tak, i tutaj to jest cały czas działka medycyny chińskiej. Czyli medycyna chińska dla mnie jest tak fascynująca i pasjonująca dlatego, ponieważ dzięki niej potrafię bardziej skutecznie zdiagnozować, co się dzieje w danym organizmie. Medycyna chińska to świetnie tłumaczy i podaje może nie konkretne rozwiązania, natomiast podaje ten cały proces przyczynowo-skutkowy. Dzięki temu właśnie możemy dojść do tego, co się dzieje w organizmie. I ta taka klasyczna, pierwotna diagnoza medycyny chińskiej to jest właśnie czytanie z języka, z twarzy, i jeszcze też diagnoza z pulsu. Ja zajmuję się właśnie językiem, czyli patrzę na język, widzę, co się dzieje wtedy w organach, co się dzieje w organizmie i na tej podstawie naprawdę bardzo dużo można powiedzieć na temat zdrowia. Jesteś autorką wielu artykułów o odporności oraz naturalnym procesom. Czy to oznacza, że odradzasz albo nie rekomendujesz leków, przyjmowania leków? Ja jako naturoterapeutka, gdzie też mam oczywiście zawód naturopaty, mogę współpracować z lekarzami. Więc tutaj ja jako naturoterapeutka nie mogę zalecać, tudzież zapisywać komuś konkretnych leków, które są do wykupienia w aptece. Ja zajmuję się tą działką typowo naturalną, natomiast dzięki współpracy z lekarzami mogę też sugerować, które ewentualnie leki będą lepsze, albo to już raczej się dzieje tak naprawdę po stronie ja i lekarz, czyli jest osoba, którą prowadzimy wspólnie i wspólnie na przykład wybieramy jakiś spośród całego koszyka różnych metod, różnych leków, suplementów, ziół i tak dalej, te, które będą działały na dany organizm synergicznie, tak? Czyli nie będą siebie wykluczały, bo to jest
bardzo istotna sprawa. Więc ja jako naturoterapeutka zgodnie z przepisami prawa nie mogę tego zrobić, natomiast już we współpracy z lekarzem jak najbardziej tak. Jak możemy zadbać o swoje zdrowie? No, metod jest cała masa tak naprawdę i nie ma jednego skutecznego schematu, który mógłby zastosować każdy z nas i na każdego dokładnie tak samo zadziałałby. Ja myślę, że tutaj gdyby tak było, to mielibyśmy po prostu jedną metodę, jeden środek, jeden lek czy suplement, który dzięki temu, że każdy z nas przyjmuje, byłby zdrowy. Natomiast rzeczywiście są pewne takie ogólne, główne zasady, którymi należy się kierować, czyli na pewno patrzymy na to, co mamy na talerzu. Ja zawsze mówię, że to, co na talerzu, to też tak naprawdę my, czyli z tego, co zjemy, z tego, co się napijemy, organizm buduje nowe komórki, nowe tkanki, nowe układy. Więc na to na pewno należy zwrócić uwagę. Sen, błahostka, natomiast bardzo ważna rzecz do tego, żeby się organizm regenerował i wzmacniał, czyli musimy mu dać odpowiednią dawkę snu i na pewno też to, co pijemy, czyli dobre, odpowiednie nawadnianie się. O tym mówi się teraz bardzo dużo, natomiast wiele osób jednak nie do końca zwraca na to uwagę, ale nawadnianie się, czyli picie wody, dobrej jakości wody, to jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Nie zapominajmy o twoim e-booku. Tak, ja w e-booku, to jest darmowy e-book, którym dzieli się z każdym, kto tylko ma na to ochotę. Tam wskazuję właśnie trzy takie najważniejsze zasady, jakimi powinniśmy się kierować do tego, żeby rzeczywiście utrzymać nasze zdrowie w dobrym stanie. I to są właśnie te zasady, o których wspomniałam. Tam oczywiście opisuję, dlaczego, jakie dokładnie, jaką na przykład wodę należy pić, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób ją oczyszczać, bo to jest też istotne. O tym też się dużo mówi, o bisfenolach, które są zawarte w opakowaniach plastikowych, których powinniśmy unikać, a niestety na półkach sklepowych jest ich mnóstwo, tak, opakowań plastikowych, więc tutaj też domowymi metodami możemy sobie oczyścić skutecznie wodę i pić wodę taką, która rzeczywiście będzie nas nawadniała i będzie służyła zdrowiu. Pięć palców do długowieczności, twoja książka, o czym? Pięć palców do długowieczności to idea. Idea, którą stworzyłam razem z Joanną Macią, czyli współautorką. Razem z Joanną napisałyśmy tę książkę, ponieważ jesteśmy obie naturoterapeutkami i przez wiele, wiele lat pracy w gabinetach zauważyłyśmy jedną rzecz, że choć nie ma jednego schematu, który mógłby zastosować każdy z nas, po to, żeby być zdrowym, to jednak jest grupa metod, czy też grupa takich rozwiązań, które są dla każdego z nas dobre. I to właśnie opisujemy w książce. I temu służy idea pięciu palców do długowieczności, by każdy z nas codziennie, gdy popatrzy na swoją dłoń, mógł sobie przypomnieć, co jest dla niego najważniejsze. Czyli świadomość tego, jak funkcjonuje moje ciało i w jaki sposób ja sam mogę poprzez zwrócenie uwagi na pewne sygnały, które wysyła, już podjąć pewne działania do tego, żeby jemu w jakiś sposób pomóc. No i tutaj też między innymi podajemy w książce tą metodę z zakresu medycyny chińskiej, czyli diagnozę z twarzy. Bardzo prosta rzecz, wystarczy po prostu wiedzieć, gdzie receptory są usytuowane na naszej twarzy i wtedy na przykład rano, kiedy wstajesz i patrzysz w lustro, patrzysz na swoją twarz, jeżeli widzisz jakąś zmianę, widzisz ją w określonym miejscu, ona się powtarza, wtedy już wiesz, że tam należy się skupić. No i to jest to, czyli taka świadomość własnego ciała i komunikacja z nim. Drugie to są zdrowe nawyki. Tak, czyli właśnie na przykład pijemy wodę, nawadniamy się, mamy tą świadomość, wiemy, dlaczego to robimy. Trzecie to są emocje. To jest rzecz, o której bardzo często nie myślimy, a która ma przeogromny wpływ na to, jak się zachowuje nasz organizm i na biochemię. A biochemia wiadomo, że ma wpływ na to, jak funkcjonują komórki, narządy, układy. Myśli, bo to myśli też, które generujemy, one mają wpływ na emocje albo odwrotnie. I również ma to wpływ na nasze zdrowie. I też zresztą nawet WHO mówi o tym, że zdrowie to również to zdrowie właśnie mentalne, psychiczne. A piąte to jest coś, o czym bardzo często zapominamy, czyli takie nasza egzystencja w społeczeństwie. Tak? Bo jednak my jesteśmy
ludźmi, którzy uwielbiają być w towarzystwie innych, mniej lub bardziej. I też chodzi o to, żeby pamiętać, żeby dawać przykład innym i jeżeli my wiemy, że w jakiś sposób możemy im pomóc, to mówimy o tym, że można coś dla siebie zrobić. I tutaj też nie chodzi o nadinterpretowanie, że teraz każdy z nas powinien wyjść na ulicę i każdego nauczać, ale chodzi o to, żeby to robić w swoim otoczeniu, tym najbliższym i też uświadamiać innych, ile dobrego możemy dla siebie zrobić. Jak możesz nam pomóc? Ja jako naturoterapeutka bardzo szeroko patrzę na organizm, czyli zarówno pod kątem emocji, to jest bardzo ważna rzecz, pod kątem diety, stylu życia. Tutaj metod jest ogromnie dużo, natomiast ja patrzę bardzo indywidualnie i jeżeli jest komuś potrzebne na przykład jakieś techniki oddechowe, techniki relaksacyjne, to jak najbardziej omawiamy te tematy. Oczywiście dieta, oczywiście to, co pijemy, nawadniamy się, są czasem techniki relaksacyjne też wdrażane, także tego jest bardzo dużo i zawsze bardzo indywidualnie, czyli w zależności czego potrzebujemy i też nasze indywidualne preferencje, również na to zwracam uwagę, ponieważ uważam, że jest to bardzo ważne. Zuzanna Rzepecka, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.